główną działalnością naszej firmy jest projektowanie budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych. Działamy już na rynku od 5 lat. Mamy sprawny zespół projektantów z pewnym doświadczeniem. Naszym celem jest spełnianie marzeń prywatnych inwestorów o swoim domu. Staramy się to robić solidnie, szybko, dotrzymując terminów i projektując z najlepszych możliwych materiałów. Staramy się też pomagać inwestorom na każdym etapie budowy, zarówno w projektowaniu, jak i całym procesie, począwszy od fundamentów do zakończenia budowy, czyli do oddania budynku do użytku. Budowa, przed którą stoimy, jest budową z projektu indywidualnego. Projekt ten powstał po żmudnych uzgodnieniach z inwestorem. Inwestor zastosował tutaj po naszych namowach technologię ścian dwuwarstwową, czyli bloczek itong z dociepleniem zewnętrznym. Jeżeli chodzi o pokrycie dachu, dachówka ceramiczna. Jeżeli chodzi o ściany wewnętrzne, również itong 24 i itong 12 cm szerokości. Jest to budynek mieszkalny, jednorodzinny dla rodziny 4-5 osobowej. Jeżeli chodzi o tynki wewnętrzne, czyli zalecany przez nas do ścian z bloczków z betonu komórkowego tynk gipsowy, na zewnątrz tynk akrylowy na siatce, na styropianie, wykonany metodą tradycyjną. Wykonawca budowy to firma Robex, pana Roberta Wallasa. Jest to firma bardzo rzetelna, solidna. Inwestor jest zadowolony z każdego etapu budowy. Z tego co wiem, będzie również prowadzona budowa kolejnego budynku przez inwestora, też przez tą firmę wykonawczą. Często zadawane są nam pytania, dlaczego Silka czy Itong. Przede wszystkim dlatego, że są materiałami, z których buduje się szybko. Często ma to duże znaczenie w tym momencie dla inwestorów, którzy biorą kredyty, którzy muszą szybko rozliczać się z tych kredytów i szybko ten dom wybudować. Drugim podstawowym takim elementem doboru tych materiałów jest, że tak powiem, relacja ceny do jakości. W stosunkowo przyzwoitej cenie mamy bardzo dobry materiał o dobrej izolacyjności termicznej, czyli praktycznie jeden z najcieplejszych materiałów na rynku.